Sztuki walki kojarzymy głównie z brutalnych filmów sensacyjnych, w których krew leje się strumieniami. A przecież jest to dyscyplina sportowa, którą uprawiają ludzie tacy sami jak my. Postanowiliśmy poznać kilku z nich. Na karate chodzę od 7 lat. A czemu? No to daje dużo do odreagowania sytuacji w szkole, w domu. I poza tym rozwijam się dzięki temu rekreacyjnie. Na karate chodzę 12 lat, coś koło tego. Zaczęłam chodzić, bo mój brat zaczął trenować, on jest 4 lata starszy, więc to mi się wydawało takie super, świetne. Pomyślałam, o, chcę być jak mój brat, dlatego zaczęłam trenować karate. Treningi to przede wszystkim nauka. A czy te zajęcia w czymś ci pomagają? Pomagają mi się rozweselić, pomagają mi się skoncentrować, naprawdę. Jeśli mam jakiś taki beznadziejny dzień, przychodzę na trening i od razu jest mi wesoło, jest lepiej. Zajęcia prowadzi trener Chrzanowski. Czy czerpie pan przyjemność z nauczania? Czerpię, szczególnie wtedy, gdy widzę, że wszyscy robią postępy, a największa satysfakcja jest wtedy, gdy zdobywają medale, puchary na zawodach. Są na podium, czy to jest trzecie miejsce, czy to jest drugie, czy to jest pierwsze, dla mnie nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że dają z siebie wszystko. Przeważnie wygrywają, ale zdarza się tak, że przegrają. Wtedy ja też muszę ich pocieszyć, tak, wykazać się. I to nie ma znaczenia, czy wygrają, czy przegrają. Ważne, żeby dawali z siebie wszystko. I to mi sprawia dużą przyjemność. Trener Chrzanowski to człowiek skromny. Rozmawiając z nami, nie wspomniał, że wśród jego wychowanków są też mistrzowie. Między innymi Sebastian Buba, który zdobył kilkukrotne Mistrzostwo Polski, Pucharu Polski. A jak nasz mistrz wspomina zwycięstwa? Zwycięstwa bardzo fajnie. Miałem jedne zawody, gdzie skończyłem 3 walki w nokaucie. I to chyba były najlepsze moje zawody w życiu. Do dzisiaj wspominam, pierwszy nokaut. Którą ze swoich walk nasz mistrz uważa za najtrudniejszą? Była to walka, którą przegrałem. Dostałem podczas walki 2 razy w krocze i to chyba mnie zniszczyło w walce, niestety. Nie tylko panowie mogą pochwalić się osiągnięciami. Panie też nie mają się czego wstydzić. Największe osiągnięcie to pierwsze miejsce na Pucharze Europy i kilkakrotnie Mistrzostwo Polski. Zrozumiałem jest, że wychowawca mistrzów sam może pochwalić się poważnymi osiągnięciami. Byłem wicemistrzem na międzynarodowych mistrzostwach w Kyokushinie. Wygrałem jedną walkę w boksie tajskim i oczywiście w karate zdobywałem też drugie miejsce na Pucharze Polski i trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski. A czy na treningach pojawiają się ludzie, którzy sprawiają problemy? Nikt nie jest idealny, zdarzają mi się takie czarne owce, ale zawsze znajdzie się na to jakiś sposób. Bardzo lubię, jak na przykład trafia mi się, załóżmy, taka czarna owca, ale po kilku latach trenowania jest ona zupełnie inną osobą, więc trzeba po prostu do niektórych dotrzeć, a do niektórych potrzeba czasu. Każdy sportowiec obawia się kontuzji. Na pewno jest to sport kontaktowy, ale no to jest sport i trzeba to przewidzieć. Jak w każdym sporcie zdarza się kontuzja, trzeba brać to na klatę. Kontuzje to zło konieczne sportu walki, ale istota tego sportu polega zupełnie na czymś innym. W sporcie nie można się poddawać, trzeba dążyć do spełniania swoich marzeń. I tego możemy życzyć nie tylko sportowcom.